Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej... A nie, czekaj. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w grach najbardziej, powiedziałbym, że fabułę. Dobre postacie, dobrze napisane dialogi oraz zwroty akcji. To wszystko to cechy wspólne dla gier i filmów właśnie. Przez ostatnie lata granica między filmami i grą się zacierała, ale już pierwsze próby zaczerpnięcia filmowego świata do wirtualnego wyglądały dosyć obiecująco, jak chociażby w grze Reaper z 1996 roku. Gdy dziś spojrzymy na gry reklamujące się interaktywnymi filmami, takimi chociażby jak Detroit Become Human, możemy zobaczyć, że różnica pomiędzy grami a filmami nie jest już aż tak znacząca. Natomiast dzięki ekranizacjom możemy połączyć te dwa światy w jedno. Zazwyczaj opartych na warunkach świata filmu, o czym świadczą produkcje takie jak Assassin's Creed, Warcraft czy Tomb Raider. Wszyscy wiemy, że nie były to produkcje najwyższych lotów. Materiał źródłowy potraktowany raczej po macoszemu, ale proszę Państwa, teraz wchodzi HBO, cały na biało i ogłasza światu, że na ich platformie pojawi się serial The Last of Us. Pierwsze myśli? No, to może się udać. Sam nie wierzę, że to mówię, ale faktycznie to może być pierwsza dobra ekranizacja, naprawdę dobra, na taką, na którą czekają gracze i też widzowie, gry, która była prawdopodobnie najlepszą grą poprzedniej generacji. Zwłaszcza, że w zespole producentów znajduje się Craig Mazin, który był scenarzystą w moim ulubionym serialu, jakim jest Czarnobyl. Mnie te, mimo wszystko, szczątkowe informacje nastrajają pozytywnie do produkcji HBO. Możecie mi teraz zadać pytanie, ale Alex, co ty będziesz dzisiaj mówił, jak praktycznie powiedziałeś wszystko, czego możemy się dowiedzieć na temat nowego serialu? No właśnie, dzisiaj opowiem wam o tym, kogo widzielibyśmy w obsadzie serialu The Last of Us. Alex, ale ty wiesz, gdzie ty pracujesz? TV filmy, nie TV gry. Dobra, dobra, no. Raz się złe intro dało, już wielki problem. Ciężko będzie powiedzieć, o czym opowiada fabuła, jacy będą główni bohaterowie, jacy poboczni, nie znając scenariusza. Jedyne co mamy to plotki, bo według Hollywood Reporter ma opowiadać historię pierwszej części gry, co jakby się nad tym zastanowić, nie jest do końca oczywiste. A co za tym idzie, postacie poboczne prawdopodobnie będą się pokrywały, a sens tego materiału po prostu się nie utraci. Zapomniałem powiedzieć, spoiler alert dla wszystkich tych, którzy nie grali w The Last of Us i nie chcą sobie zepsuć opowieści, także lepiej nie oglądać tego materiału. Chociaż w sumie lepiej... Nie oglądajcie. Joel, postać, która straciła niemal wszystko po wybuchu epidemii grzyba, z samotnie wychowującego ojca stał się gruboskórnym przemytnikiem broni i narkotyków wyprowadzającym je poza strefę kwarantanny w Bostonie. Człowiek, który został złamany wydarzeniami w jego życiu przez 20 lat trwającej epidemii. Tak jak wielu, uważam, że faktycznie najlepszym wyborem, takim wyborem marzeń, byłby Hugh Jackman. Powodów do tego wyboru jest co najmniej kilka. Jednym z prostszych, ale jak najbardziej efektywnych, jest jego renoma w świecie kina. Będąc Hugh Jackmanem, po prostu sprzedajesz produkcję swoim nazwiskiem. Kolejnym powodem jest fizyczne podobieństwo do wirtualnego Joela. Zwłaszcza gdy go porównamy do Logana, co oczywiste, jego wygląd wcale nie sprawi, że zobaczymy dobrą rolę, ale na pewno nie zaszkodzi, by zobaczyć głównego bohatera zbliżonego do cyfrowego oryginału. Najważniejsze jest mimo wszystko to, jakim Hugh Jackman jest aktorem. Role podobne do Joela nie są mu obce. Dla przykładu w Prisoners z 2013 roku zagrał kapitalnie doprowadzonego na skraj przepaści mentalnej ojca porwanej dziewczynki. Z pozoru normalny ojciec, który znajdując się w kryzysowej sytuacji ujawnia demony, które w nim siedziały zawsze, stając się absolutnie desperacko bezwzględny. Kolejnym typem, który pojawiał się również w paru zestawieniach, jest Gerard Butler, znany głównie z roli Leonidasa w 300. Argumentem za jest oczywiście również jego aparycja, podobnie jak u Hugh. Nie można Gerardowi odmówić podobieństwa do Joela. W sumie jakby się nad tym zastanowić, to każdy dobrze zbudowany chłop z średnio długimi włosami, zarostem, mógłby przypominać Joela. Wracając, Butler miał pewną ciekawą przygodę, gdzie partnerował z dziewczynką w podobnym wieku do Ellie
filmie Wyspa Nim. Tak jak film nie do końca był udany, tak relacja tych dwóch bohaterów była stosunkowo przyjemna i realistyczna, co potencjalnie mogłoby świadczyć na korzyść ewentualnej relacji na planie Joela i Ellie. Oczywiście nie uważam, że to są jedyne słuszne wybory na tę postać i oczywiście nie uważam, że HBO powinno wybierać kogoś na siłę, kto będzie po prostu podobny do growego Joela, bo no nie w tym rzecz. Pewnie jak większość z was jestem po stronie, że aktor przede wszystkim najpierw powinien wypełnić swoją rolę, kreując porządną postać, a dopiero później skupić się na tym fizycznym podobieństwie. Chyba najbardziej charakterystyczna i charakterna dziewczęca postać, jaką widziałem w grach. Mimo że urodziła się w brutalnym, pozbawionym niemal uczuć świecie stawiającym na przetrwanie, posiada pewną dziwną pogodę ducha, która skryta jest gdzieś głęboko w niej. Oczywiście przykryta grubą warstwą ciężkich przeżyć, takich jak śmierć swojej najlepszej przyjaciółki na jej własnych oczach. Jest to bohaterka tułająca się, tak jak wspomniałem, z ogromnym bagażem doświadczeń, których 13-latka nie powinna posiadać. Kino nosiło na barkach bohaterów podobnych do tego zarysu, których przedstawiłem, i to nawet niedawno, bo moją pierwszą kandydatką jest Sophia Lillis, znana z roli Beverly w tym. Dobra, nie mogę się powstrzymać przed daniem tutaj tego żartu. Chodzi oczywiście o film To. Sophia dzisiaj ma 18 lat, mimo wszystko wygląda na znacznie młodszą, dodatkowo mierzy zaledwie 1,50 m, co odejmuje jej lat. Odchodząc na chwilę od tematu, gdy pomyślałem, kto nadawałby się do tej roli, przez myśl przeleciała mi Ellen Page, dobrze znana mi z Beyond Two Souls. Jej dziewczęca twarz i wciąż filigranowa postura w zasadzie nadal nadawałaby się na rolę nastolatki. Sprawdziłem, ile lat ma dzisiaj Ellen Page i tak szybko jak na ten pomysł spadłem, tak szybko go odrzuciłem, ponieważ Ellen jest starsza od Ellie o 20 lat i sądzę, że mógłby być to zbyt duży problem, żeby ukryć, powiedzmy, tą różnicę wiekową, bo tak jak mamy różnicę 5 lat pomiędzy Sophią Lillis a Ellie, to nie jest jakoś specjalnie znaczące, zwłaszcza że Sophia wygląda na znacznie młodszą, jak wspomniałem. Teraz pewnie wiele osób chciałoby usłyszeć o Millie Bobby Brown, która niesamowicie rozkręciła swoją karierę po Stranger Things, ale tego nie zrobię. To by było chyba zbyt proste, jednak pozostanę przy tym serialu, ale zamiast serialowej nastki wezmę Max, która moim zdaniem stworzyła ciekawą postać z wiarygodnym tłem do Stranger Things właśnie. Maxine była po prostu zadziorna, nie dawała sobie przysłowiowo w kaszę dmuchać. Jasne, żyły w zupełnie innych światach, ale powiedzmy względnie spójne cechy możemy zobaczyć, a sądzę, że Sadie Sink dałaby radę przygotować się do znacznie bardziej wymagającej roli, jaką jest niewątpliwie Ellie, mając po drodze taką wersję demo w postaci Max Mayfield. Do you knock? Jeez. Yeah, jeez. Oh, let's just go home. I'm not going anywhere. This is my last stop. Najbliższa osoba Joelowi, zaraz przed poznaniem Ellie, mózg operacji przemytniczych wyjątkowo wytrzymała. Nieraz staje się wybuchowa i bezwzględna, ale taką ją stworzył świat. Najciekawszą aktorką, jaka mogłaby wziąć tę rolę, według mnie jest Annie Wersing, która wcielała się w Tess właśnie, użyczając jej głosu i motion capture do gry. W zasadzie jest nawet podobna, ale to postać drugoplanowa, od której nie będzie się wymagało aż takiego podobieństwa względem oryginału. W zasadzie taki wybór daje nam niemal 100% pewność sukcesu takiej postaci, bo jakby nie patrzeć, no to ona ją stworzyła. Pamiętacie Matrixa? A co za tym idzie Trinity, która była całkiem podobna do Tess? Według mnie Annie Wersing byłaby strzałem w dziesiątkę, ale gdyby nie ona, to Carrie Ann Moss sprawdziłaby się niewiele gorzej, o ile nie lepiej. Co prawda jest już po 50, choć wydaje mi się, że dla magii kina nie będzie to przeszkodą odmłodzić ją o te 20 lat. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, oczywiście 20 lat pomiędzy 50 a 30, no chyba nie jest aż tak znaczącą różnicą jak 13 i 33. Nie pojawiała się specjalnie często w grze, ale jej rola dla całej fabuły jest znacząca. Jest bohaterką o skomplikowanej osobowości i nie do końca jednoznacznych motywacjach. Nie wykłada wszystkich kart na stół co do swoich intencji czy poglądów na świat. Spokojna, opanowana, ale stanowcza, jak grzejnik. Twarda, ale ciepła. Tak w skrócie można by opisać Marlene. Tylko kto by do niej pasował? Zdaniem wielu internautów poniekąd tę rolę wpasowałaby się idealnie Sonequa Martin-Green, znana polskim widzom ze Star Treka Discovery i The Walking Dead. Chyba wiecie, do czego zmierzam. Te dwa światy posiadają jeden wspólny mianownik. Zombie. W Żywych Trupach, czyli The Walking Dead, swoją drogą
Genialne tłumaczenie. Postać Saszy Williams również była opanowaną, ale niebezpieczną kobietą, która wybitnie dobrze radzi sobie od czasu apokalipsy. Nie będę mówił o fizycznym podobieństwie, bo to chyba widać jak na dłoni. Jeżeli nie przekonuje was moja pierwsza kandydatka, to mam coś, co może spodobać się fanom najpopularniejszego brytyjskiego tajnego agenta. W sumie, czy najpopularniejszy tajny agent nie jest najgorszym tajnym agentem? Naomi Harris, bo o niej mowa, czyli Eve Moneypenny, można powiedzieć kochanka 007, według mnie mogłaby znaleźć się w tej roli przywódczyni świetlików. Niektórzy mogą ją również kojarzyć z Moonlight w roli Pauli, czyli matki Chirona. Well, my name's Eve. Eve Moneypenny. Repay you. For all those goddamn years I took care of us. Took care. That's what you call it? I got nothing but nightmares from those years. Brat Joela, jego historia uzmysławia nam dobitnie, jak było trudno przeżyć zwykłemu człowiekowi w tym świecie bez humanitarnych zasad. Borykał się z wieloma problemami, należał do świetlików, a nawet był w związku z Marlene. Jego losy przecinają się parę razy z drogą Joela, prawdę mówiąc jest to po części postać otwarta, wolna do interpretacji aktora, tak jak praktycznie większość postaci mniej istotnych dla fabuły. Więc w zasadzie od tego momentu można się kierować bardziej podobieństwem, a moim pierwszym typem dla Tomiego jest wielokrotnie wymieniany w tego typu zestawieniach, czyli Troy Baker. To chyba byłby najciekawszy zabieg castingowy, gdyby on znalazł się właśnie w tej roli. Jeżeli nadal nie wiecie, dlaczego tak mówię, już tłumaczę. Troy Baker znany był ostatnio z postaci Hicksa w Death Stranding, ale najciekawsze jest to, że on sam wcielał się w Joela. Zna uniwersum, sam jest w nie dalej zaangażowany i sądząc po jego wypowiedziach, w pewien sposób zżył się przynajmniej z Joelem. Natomiast jego wygląd znacznie bliższy mu do growego brata niż protagonisty. Ale przyznajcie, byłoby to całkiem ciekawe, gdybyśmy zobaczyli Joela w skórze Tomiego na ekranie. Running off like that, putting yourself at risk? Pretty goddamn stupid. A teraz Nikolaj Coster-Waldau, odtwórca roli Jaime'ego Lannistera w Grze o Tron. Wielokrotnie nominowany, ale co ważniejsze bardzo lubiany oczywiście przez fanów chyba najpopularniejszego serialu zaraz po modzie na sukces. Utalentowany, znany bardzo dobrze HBO, co zwiększa zapewne jego szanse, ale jednak no dla mnie Troy Baker jest moim faworytem numer jeden. What was that? Jej historia jest chyba oczywista, ale wyobraźmy sobie, że prolog jest pełnym odcinkiem, gdzie pewnie by odgrywała drugoplanową rolę, o ile nie pierwszoplanową, po to, by jej śmierć zabolała nas jeszcze bardziej. Gdybym musiał wybrać z osób, które kojarzę, to prawdopodobnie bym wybrał Freję Allan, którą możecie znać z Wiedźmina. W sumie po części oczywiste byłoby wzięcie Henny Heiss, która była Sarą, ale sądzę, że ta rola mogłaby posłużyć za trampolinę aktorską dla tej potencjalnej dziewczyny i wybieranie kogoś konkretnego do bądź co bądź epizodycznej roli na ekranie mogłoby się mijać z celem. Osobiście postawiłbym na kogoś mniej oczywistego. Dlatego nie wybrałem nikogo do roli Sary, ale jeżeli macie jakieś swoje propozycje, to piszcie w komentarze, ja je potem wszystkie zbiorę, pojadę do HBO i pokażę im, co żeście napisali, a potem wybierzemy wspólną obsadę, no bo wiecie, że ten odcinek jest wiążący i od niego tak naprawdę zależy, kto zagra w serialu. I na tym zakończyłbym ten odcinek na temat potencjalnie najciekawszej ekranizacji gry. Jeżeli macie swoje jakieś typy do obsady, nawet jeżeli są totalnie oderwane od rzeczywistości, to i tak je napiszcie. A jeżeli ktoś jest z przyszłości, już widział ten serial, to napiszcie nam, czy mieliśmy rację, czy też nie. Ja chciałbym z tego miejsca podziękować i pożegnać się z wami serdecznie i do zobaczenia w takim razie następnym razem.